Staszycki, jestem prezesem Udziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i witam Państwa w... Kiedyś były latające uniwersytety, prawda? To my mamy taki teraz nowa tradycja, latający klub, który za każdym razem prawie odbywa się w innej placówce. Tym razem jesteśmy mile goszczeni przez Politechnikę Warszawską, ten drugi wydział, ponieważ już wcześniej odwiedziliśmy Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych i oczywiście było bardzo niemiło z mojej strony, gdybym powiedział, że oni mają lepsze warunki przestrzenne, lokalowe, ale ja tego nie powiem, bo to byłoby z mojej strony bardzo niemiło. Ja chciałbym, żebyście Państwo podziękowali Ilonie i Ani, wstańcie dziewczyny, proszę, które załatwiły nam salę i same także dziękujemy bardzo. Jest nam strasznie miło, bo klub dzisiejszy miał się odbyć jeden klub i jeden tydzień wcześniej. A najpierw się ślizgnął o tydzień, a potem się ślizgnął o miesiąc. I miałem pewne obawy, bo jak widzicie, znaczy przed chwilą było jeszcze widać, kolega Darek Bogucki pracuje, znaczy jeszcze do 3 dni temu pracował w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a teraz pracuje w Ministerstwie Cyfryzacji. Także tylko cyfryzuje, bo mu się AMU odpadło gdzieś tam. No ja powiem, że siedzę w tym samym pokoju, na tym samym krzesełku, z tym samym komputerem, a się tam narobiło. No właśnie, się porobiło. W związku z czym też miałem obawy, że nagle niespodziewanie się okaże, że o tej porze, w dniu dzisiejszym, ma jakąś ciężką naradę na temat zmian cyfrowych w ministerstwie. No ale udało się, Darku, dziękujemy. I dzisiejszy klub jest poświęcony studium wykonalności. Jedna z naszych koleżanek, z którą rozmawiałem, która dzisiaj niestety nie może być, powiedziała mi coś takiego i to będzie taka, nie wiem, czy fajna, czy niefajna zajawka. Otóż ta koleżanka powiedziała tak. Czy studium wykonalności jest potrzebne? Nie, ale ja je bardzo lubię, bo je piszę i z tego żyję. W związku z czym, Darku, możesz się odnieść do tej tezy. Dziękuję bardzo. No po takim wstępie to po prostu muszę nie powiedzieć nic innego, jak się skutecznie odnieść. A cieszę się tym bardziej, pomijając różne tutaj przypadłości, ten klub się ślizgnął trochę terminowo, że tak jak mówiłem, ten klub odbywa się na moim wydziale, w sali, w której właśnie jak tak oczami pamięci pamiętam, że pisałem kolokwia, na przykład z podstaw elektroniki półprzewodnikowej, teorii obwodów, także no, jest to szczególnie dla mnie miłe. Natomiast... Nie, już są inne stoły, niestety, bardzo żałuję. Tu ze ściany jest. A, no to może jeszcze moje. Natomiast tak się zgadzało co do tematu tego klubu informatyki, dlatego że zawsze jest tak, że, a teraz mamy taki okres, że następuje przełączenie środków unijnych, bo już stara perspektywa, no to już tam resztki, prawda, i tam rzutem na taśmę będziemy walczyli, żeby osiągnąć 100% normy, a może nawet 120% normy. Natomiast zaczyna się nowa perspektywa, się pojawiają różne takie opinie na temat pewnej formalizacji, nadformalizacji, a może czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. No i o studium wykonalności powstało bardzo wiele różnych opinii. Czasem prawdziwych, czasem nieprawdziwych, czasem demonizujących to coś, czasem wręcz przeciwnie. No a tak się złożyło, że w moim możliwym zawodowym życiu, no tak jak właśnie te koleżanki, o której prezes wspomniał, też popełniłem kilkanaście studiów, a co gorsza, ponad 30 oceniałem. I to były różne studia, także z obszaru badań i rozwoju, także, a nawet raz musiałem kończyć po koleżance studium dotyczące oczyszczalni ścieków. Daliśmy radę, dostałem dofinansowanie. Także no myślę, coś mam do powiedzenia, a mniej więcej tak półtora roku temu namówiony trochę przez kolegów z CPI, z którymi pracowałem, trochę z firm, z którymi współpracowałem, zacząłem składać te moje wspomnienia na temat pisania studiów, coś w rodzaju książki, z tego powstała książka, która w tej chwili w procesie wydawniczym w Preskompie, tutaj jest moja redaktor prowadząca, tak to powiedzmy. Ale nie o tym chciałem mówić. Proszę Państwa, chciałem, żeby pewnym motto
którym będziemy mówili, jest takie stare technologiczne prawo Lehrmana. Ono jest łącznie często wymieniane razem z tymi prawami Parkinsona. Natomiast jest bardzo celne, bo no, a jeszcze lepsza do niego jest poprawka tak zwanego uzupełnienia technologicznego prawa Lehrmana. Bo jeżeli by prawo Lehrmana miało stosowanie do takie rzeczy jak studium wykonalności, czy w ogóle analiza wykonalności jakiejś przedsięwzięć nie miałby mniejszego sensu. Natomiast najczęściej zawsze brakuje czasu, zawsze brakuje pieniędzy, jeżeli za to ich brakuje, no to mamy wtedy problem. Czy się uda, czy się nie uda. Chciałem powiedzieć o takich 6 tematach, tak tą odpowiedź na to pytanie, które tutaj prezes Marcin zadał. Po pierwsze, dlaczego wykonalność przedsięwzięcia to nie jest to samo, co możliwość jego realizacji. I powiem tak szczerze między nami, że pośród tych około 30 wniosków, które oceniałem, zdecydowana większość myliła możliwość wykonalności. Być może to jest niuansowe w języku polskim, natomiast jest to istotne. Po drugie, sobie kilka słów, dlaczego tak jest ważne w przypadku finansowania środków europejskich, skąd to się tak narodziło, że Komisja Europejska zrobiła refleksję i stwierdziła, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Załatwienia powiem, że komisja się nie wzorowała, nie patrzyła w niebo, tylko skorzystała z doświadczeń ONZ-u, tak naprawdę UNIDO. Czy można zaproponować pewien schemat, algorytm tworzenia studium wykonalności przedsięwzięcia? Kiedyś ktoś powiedział, że to jest niealgorytmizowalne. Ja uważam, że to jest nieprawda. Są takie algorytmy opisane. Ja zresztą pokażę Państwu takich na klockach taki algorytm, który sam trochę zmodyfikowałem. No i takich parę takich zagadnień, takich może pobocznych, ale myślę, że ciekawych, jak to jest w przypadku studium w projekcie, w programie, w programie, że studium jest produktem pracy zespołowej, wobec tego od razu pytanie, czy pan trzaśnie studyjko na sobotę, to jako jedna osoba, zwłaszcza jeżeli studyjko miał dotrzeć projektu za 28 milionów i miało trwać chyba 7 lat, no to jest chyba odpowiedź retoryczna. No i takie pytanie, które zaczęło się pojawiać, czy w ogóle w przypadku projektów miękkich nie należy mówić też o wykonalności. Czy można? Ale zacznijmy od tego przedsięwzięcia możliwym i przedsięwzięcia wykonalnym. To jest bardzo często mylone, tak jak mówiłem. Czasem padały później takie stwierdzenia podczas oceny w tych procedurach, w których była możliwość rozmowy właśnie z tymi aplikantami. Tak było w przypadku Elitabiru, tak było w przypadku Barku i czasem to prowadziło do zabawnych tekstów. No ale to jest technicznie możliwe. To dlaczego pan mówi, że to jest niewykonalne, prawda? Ale ja mam możliwości organizacyjne, a technicznie to nieistotne. No i właśnie z tego, o co tutaj chodzi. Generalnie teza, o której mówię, to jest to, że same możliwości techniczne, prawne, organizacyjne zrealizowania czegokolwiek, to nie jest warunek dostateczny do tego, żeby można było podjąć decyzję o realizacji. Tutaj klasycznym przykładem, to jest wręcz taki przykład książkowy, to jest właśnie tunel pod kanałem La Manche. Proszę Państwa, on był technicznie realizowany już na początku XX wieku, kiedy powstały techniki drążenia głębokich kopalń, a zwłaszcza wentylacji, to zagłębie w Newcastle, kiedy chodniki zachodziły pod morze, tam wymyślono właśnie wentylatory lutniowe, które tłoczyły tony powietrza i ci górnicy mieli czym oddychać. A więc była możliwość wydrążenia takiego tunelu, zwłaszcza, że kanał La Manche to jest tak naprawdę skała papienna pod morzem jest, była możliwość jego wentylacji. Były możliwości organizacyjne. Wiadomo było, że większe przedsięwzięcia już wtedy organizowano, typu kanał Suezki, Kopanu czy kanał Panamski. No, to już na raty powiedzmy sobie, ale bez większego problemu. I ekonomiczne, wiadomo byłoby, kiedy to się opłaci. Natomiast nie było decyzji o tym, że kopać. I dlaczego? Otóż tak na dobrą sprawę praca nad Eurotunelem zaczęto w 1987 roku po politycznej decyzji, która określiła drobiazg, podział kosztów budowy i późniejszego utrzymania. Właściwie ta druga część jest krytyczna w tym, co ja mówiłem. Nie to, że można coś zbudować, tylko że to było wykonalne. Wiadomo było, jak takie elementy poskładać w całość, łącznie z takim elementem, jak to później utrzymać, bo ten kanał, bo ten tunel powinien być przecież wentylowany, więc jakieś maszyny powinny chodzić, ktoś powinien go dokonywać jego rewizji, jeździłby po nim jakieś pociągi, ktoś powinien go sprawdzać, czy jacyś uchodźcy się tam nie przemykają kanałem, tunelem technicznym. I tego wszystkie te możliwości jakoś nie uchwycały. Możemy zatem powiedzieć, to jest trochę taka definicja moja, ale bazująca na definicji, uwaga, wykonalności, którą podał
Amerykański Departament Rolnictwa, okazuje się, proszę Państwa, że oni bardzo dużo studiów wykonalności tworzą i stworzyli na ten temat pewną nawet metodykę. Generalnie można powiedzieć, że przedsięwzięcie jest wykonalne, jeżeli mamy taką spełnienie takich trzech naraz warunków. Po pierwsze, mamy możliwości techniczne, organizacyjne, prawne, czegoś realizacji. Po drugie, ograniczenia o takim samym charakterze prawne, organizacyjne, inne, nałożone na możliwości realizacyjne, dają zbiórnie pusty. Za chwilkę pokażę taki rysunek poglądowy, który pokaże, o co mi chodzi. Po trzecie, nie zapominajmy o tym, że jak my ten lejek będziemy nim majstrować, to musi powstać coś, co zaspokoi skutecznie pewną potrzebę, o jakiej mówiliśmy na początku. A nie to, że tak migrujemy z pomysłem i w końcu wyjdzie nam, że jesteśmy w stanie coś zrealizować, tylko zupełnie coś innego, jak było na początku. Można to przedstawić takim schematycznym rysunkiem. Mamy jakąś potrzebę, coś musimy zrobić. W związku z tym mamy ileś możliwych rozwiązań. Możliwych. Mogą te warianty na siebie zachodzić. I z jednej strony, proszę Państwa, mamy taką sytuację. Z jednej strony cały czas powstają nowe możliwości, które jakby ten lejek nam rozpychają. Ale uwaga, ja to tak powiem, że rozpychają go od góry. To znaczy jakby coraz więcej możliwości się pojawia. Czy to możliwości techniczne, organizacyjne. Program Apollo był doskonałym przykładem, który stworzył w ogóle pewne nowe zasady organizacji pracy. Wtedy powstały zręby metodyk projektowych, czy nawet programowych. Wtedy, jak on zobaczył, ten lejek się nam rozpycha, ale proszę Państwa, działają te siły różnorakie ograniczenia. Typu, trzeba skończyć do 31 grudnia. No, w tej starej perspektywie tak. Albo tu musi być zrobione, nie mamy więcej pieniędzy niż tyle, żeby to zrobić. Bez tego ten lejek nam zaciskają, ale zaciskają od dołu. I jeżeli coś z tego lejka wypadnie, to jest właśnie rozwiązanie wykonane. Wiem, że to jest trochę takie poglądowe i śmieszne, ale mniej więcej pokazuje to, że pewne siły, że pewne możliwości nie znoszą pewnych ograniczeń. Działają po prostu na różne obszary. I cała sztuka to jest doprowadzić do tego, zbadać, czy istnieje możliwość tego, żeby jakaś kulka nam wyleciała przez ten otwór. I tutaj powtórzyłem tą definicję. A z czego się bierze ta w ogóle badana analiza wykonalności? Ano, proszę Państwa, bierze się takiego cyklu inwestycyjnego, którym w przypadku projektów europejskich, no bo o tym mówimy, bo to jest tak naprawdę główne źródło finansowania, aczkolwiek są inne źródła wykonalności. Otóż biorą się z takiego cyklu, który ONZ w latach 70. sobie założyło, przyjęło UNIDO i za UNIDO przyjęła Komisja Europejska, która lubi kopiować różne pomysły, nad którymi nie musi za dużo myśleć. Otóż w tej chwili się mówi, że ten prosty cykl jest tak na dobrą sprawę inwestycyjny, że on powinien być czteroelementowy, bo jeszcze wchodzi faza likwidacji. Natomiast generalnie to są pewne mutacje tego prostego modelu, który mówi, że każda inwestycja są trzy fazy. Pierwsza to jest faza przedinwestycyjna, przygotowawcza, której tak na dobrą sprawę właśnie przeprowadzamy analizę wykonalności. Badamy, czy nasze przedsięwzięcie, czy będziemy w stanie ten nasz kanał, tunel pod kanałem Lama, przepraszam, dawał kawę, piłem, czy jesteśmy w stanie go stworzyć. Tutaj właśnie powstają studia wykonalności. Powstają też takie dokumenty w przypadku bardzo dużych projektów, portfeli, które mówi się studia możliwości, opportunity study, o tym troszeczkę powiem. Tutaj powstają różnorakie studia, analizy pomocnicze. Na końcu jest po prostu decyzja inwestycyjna. Tak, inwestujemy, nie inwestujemy, pieniądze przeznaczymy na coś innego. Później jest faza inwestycyjna, już jest taka bardziej namacalna, więc projektujemy, negocjujemy, kontraktujemy, budujemy, wdrażamy, szkolimy. Mamy mnóstwo z tego zabawy i kończy się to odbiorami, rozruchem. Rozruch, no powiedzmy w przypadku systemów informacyjnych, no to rozruch no trochę inaczej, no ale generalnie wchodzimy w fazę przekazania tego do produkcji. No i potem mamy fazę operacyjną, czyli eksploatujemy, odtwarzamy, rozbudowujemy i może się pojawić potrzeba, że jednak to, co zrobiliśmy, jednak nie starcza, jest za słabe, jest za małe, pojawiło się nowe prawo. No, w przypadku naszej branży to się zdarza dość często, no, w przypadku branży takiej bardziej masywnej, czyli tam, gdzie budujemy mosty, kanały, tunele, no to trochę rzadziej, ale generalnie wszystko chodzi w takim cykle. Istnieje wiele metod badania wykonalności, natomiast taką metodą, takim algorytmem, który jest najczęściej stosowany, to jest coś, co nosi taką fajną nazwę grecką telos, to ma nic wspólnego
z wyspami greckimi, bo to jest akronim składający się od pierwszych słów. Jest to metoda prosta, a po drugie ma tą zaletę, że jest rozszerzalna stosunkowo na inne aspekty, o których za chwilę powiem. Generalnie zaczynamy tak jak badać, że mamy pewien pomysł, znamy i potem badamy ten pomysł badając możliwości, jakie mamy i ograniczenia w co najmniej pięciu aspektach. Ta metoda jest rozszerzalna, mogą być inne aspekty, natomiast taki minimalny zestaw, który w przypadku projektu inwestycyjnego się przyjmuje, że powinien być, to jest wykonalność techniczna. Z naszego punktu taka najbardziej namacalna, prawda? Czyli, że coś da się skutecznie wdrożyć technicznie. Wykonalność ekonomiczna. Tu uwaga, aczkolwiek wszyscy, którzy jakoś się otarliśmy unijne projekty, wiemy, że aspekt finansowy i ekonomiczny to są jakby dwa spojrzenia, zresztą o tym powiem, takie europejskie. Wykonalność prawna. Szalenie ważny aspekt, zwłaszcza jeżeli na przykład to są systemy budowane w administracji. Czasem jest tak, że system buduje się po to, żeby wdrożyć nowe prawo. Takie sytuacje czekają nas, na przykład wdrażaniem nowych dyrektyw czy nowych rozporządzeń. Wiadomo jest, że na przykład w związku z wejściem zmienionych dyrektyw o zamówieniach publicznych czeka nas budowa clearing house'u do e-faktur. To jest wiadomo, natomiast kiedy to nastąpi, inaczej, data finalna jest znana, to jest chyba pierwszy styczeń 2017, więc jest rok tylko na zbudowanie takiego clearing house'u, więc jest to ciekawe. Wykonalność operacyjna, nie organizacyjna, bo organizacyjna to jest pewien aspekt prawny, wewnętrzna organizacja, tylko operacyjna, czyli innymi słowy, czy to zbudujemy, jesteśmy w stanie utrzymać. Czy jesteśmy w stanie zapewnić to, że to będzie funkcjonowało? Czy ten most, który zbudujemy, nie rozwali się następnego dnia po przecięciu wstęgi, prawda? Czy system przestanie działać następnego dnia? Musimy zapewnić, że to będzie funkcjonowało, a zapewniamy to przez określone środki, określone zasoby. I wykonalność terminowa. To jest trochę moje tłumaczenie, ponieważ oryginalnie to jest Schedule Feasibility. To jest pewna książka to tłumaczy jako wykonalność harmonogramowa, ale tak na dobrą sprawę, jak wczytać się w to, w zasady metody Telos, to tutaj się nie mówi o samym harmonogramie, czy mówiąc brutalnie o wykresie Kanta, tylko mówi się tak naprawdę o planie i o ryzyku. Łącznie, bo jeżeli, czy da się to zaplanować, bo może się nie da zaplanować. Pamiętam kiedyś, jak robiłem pewien projekt dla doradczy, dla pewnego Urzędu Marszałkowskiego, nie będę mówił dla którego. W Polsce. Południowo-zachodniej Polsce. I oni strasznie się napalali, że projekt musi się zakończyć do końca października, o co chodziło o wybory. Marszałek chciał mieć sukces, proszę Państwa. Natomiast jakbyśmy tego harmonogramu nie rysowali, to wychodziło to, że nie da się w pół roku tego zrobić, bo to wychodzi tak co najmniej 3 miesiące bardziej. No, chociażby z harmonogramu zamówień publicznych, które oni się musieli trzymać, no chyba, że wszystko zamawiali z wolnej nogi, powiedzmy sobie, bo wolna ręka byłoby to chyba już, myślę, że zainteresowałoby to nie tylko ABC, ale myślę, że nawet pana prokuratora i to tak już na samą wiadomość o tym projekcie. No i naprawdę dużo wysiłku zużyliśmy, żeby jakoś przekonać, otarło się o samego wicemarszałka, który powiedział otwartym tekstem, że on chce mieć sukces, natomiast jakoś się udało przekonać, że to może podzielimy na fazy i w tej fazie to będzie miał sukces, a w drugiej no udało mu się wybrać, projekt został dokończony. Natomiast pamiętam, że to, jak to jest niewykonalne? Wszystko jest możliwe. Tutaj, dlaczego to nie jest wykonalne? I proszę Państwa, to jest nie przypadkiem, że to jest kółko, bo te rzeczy się wzajemnie przeplatają. Potem zbieramy wyniki analizy. Najczęściej taką formą podsumowującą jest SWOT. I to jest odpowiedź na tajemnicze pytanie, które mi zadali w innym urzędzie marszałkowskim. Pani Darko, a po cholerę w tym studium wykonalności się robi SWOT? No właśnie to po to. No i potem jest już świadoma decyzja, rekomendacja. Studium daje tak naprawdę rekomendację. Tak, da się ten projekt zrobić. Tak, da się odpalić ten program podzielony na ileś projektów. No ale decyzja jest podejmowana oczywiście świadomie przez decydenta. A teraz pytanie za 5 punktów. Kto jest inwestorem w przypadku projektów tak zwanych unijnych? Kiedy wykładałem fundusze strukturalne na UKSW, jak mi profesor Szkła poprosiła parę sezonów, to trwało, zanim w końcu udało się namówić pewnego asystenta, to nigdy mi studenci na pierwszy rzut oka nie odpowiadali prawidłowo. Kto jest inwestorem w przypadku projektu wspólnego? To jest, że słucham?
Administracja. Jaka administracja? Nie, to nasza. Zostaje grać. Nasza, która ciągnie środki. Nie. Komisja Europejska. Komisja jest inwestorem. To komisja podejmuje decyzje czasem ręcami naszej instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej. Tu wyrażam szacunek do Ministerstwa Rozwoju, tak, żeby nie było, że Bukowski coś na rozwój. Wyrażam szacunek. To Komisja Europejska i to wynika z tego, że komisja mówi, dobra, dam pieniądze, jeżeli będę do tego przekonany. Kilka słów o tych wykonalnościach, o tych aspektach, bo one są często mylone. Aspekt technologiczny jest najbardziej zainteresowany. Jesteśmy w większości tutaj technologami, wiemy, o co chodzi. Natomiast tutaj się możemy zacząć z paroma ciekawostkami, typu sprawdzona technologia, prawda? I takie zdanie, które przerobiliśmy, jak ktoś tam mówi, no co z tego, że przestarzał, ale taniej. I jeszcze to wspierają, prawda? No wspierają, no tylko że pół roku później przestali to wspierać. Natomiast tutaj jest istotne, to patrzymy na to szerzej, nie tylko czy tą technologię mamy, czy ją nabyliśmy w jakiś sposób, czy ją nabędziemy, ale czy mamy niezbędną wiedzę techniczną do tego, żeby tą technologią sobie poradzić. To się rzadziej zdarza, ale się ciągle zdarza i to na niekoniecznie, czy to jest administracja, czy to jest biznes, czy to jest trzeci sektor, że się kupuje jakieś wypasione rozwiązanie i potem się okaże, że się z niego korzysta. Jak 1% to jest bardzo dobrze, bo było takie modne i takie ciekawe. A czasem albo problem, czy da się tą technologię zastąpić czymś, czy rzeczywiście to zastąpi swoje 100%. Mówiłem już o tym, że w przypadku projektów wspólnotowych ta wykonalność ekonomiczna ma takie dwa aspekty. Pierwszy to jest taki klasyczny finansowy, taki za rachunku finansowego, czy to się opłaca. Natomiast w przypadku projektów społecznych, czyli tak jak inwestuje administracja, inwestuje trzeci sektor, najczęściej one finansowo się nie opłacają, najczęściej one idą pod wodę. Most, na moście nie postawimy szlabanów, żeby my to było opłacone, żeby most się sam zwrócił. Natomiast jakie, tutaj trzeba ocenić, jakie korzyści ekonomicznie przyniesie realizacja tego projektu społeczeństwu. No i oczywiście tutaj wszyscy z Państwa, którzy te studiami się dotknęli, no to wyliczanie korzyści społecznych to jest jazda czasem bez trzymanki. Co prawda dużą pomocą jest tu niewątpliwie Jaspers, który ma całe megabajty wiedzy na temat tego, w jaki sposób można byłoby wykorzystać, jak oszacować te korzyści w jakichś określonych przypadkach, ale w zażaleniu, jak mówią Rosjanie, w przypadku projektów IT to jest trochę kiepsko. Trochę jeszcze z broadbandem nawet jest już kiepsko, a już nie mówiąc o tym. Ale dalej. Wykonalność planu, to co mówiłem, także mówimy o pewnym wewnętrznym prawie, bo może trzeba zmodyfikować regulamin wewnętrzny jednostki, żeby dało się to zrobić. Tam jest jeszcze więcej takich para aspektów. Tutaj na przykład takim aspektem, który się może pojawić, jest analiza oddziaływania na środowisko, zaraz coś powiem. Systemy informacyjne, jakie oddziaływają na środowisko. No trochę grzeją, ale to wszystko, prądu biorą, no ale dobra, no prąd wytwarzają różne jednostki. Otóż proszę Państwa, niekoniecznie. Kiedyś robiłem taki projekt, w którym też Urząd Marszałkowski, jak inny, miał potrzebę, no budowali sieć szerokopasmową, ale mieli potrzebę zbudowania, to się nazywało Centrum Zarządzania Siecią i znaleźli wspaniałe miejsce. Ośrodek obliczeniowy po Armii Czerwonej Niezwyciężonej mieścił się w oddaleniu, trzy linie energetyczne, własny transformator, było miejsce na agregat, który oczywiście Rosjanie wywieźli w kawałkach. Genialne miejsce, naprawdę idealne linie telefoniczne, a jednak się nie dało tam zrobić ośrodka. No dlaczego? Ano tak się złożyło, że czy to były lata 80. czy 90. to nie wiem, ale utworzono tam park krajobrazowy. I po prostu przerobienie tej rudery na ośrodek obliczeniowy, no to wiązało się od razu z decyzją środowiskową. A tak się zabawnie składało, że niedaleko od tej rudery mieściło się jakiś tam stawek, w którym były jakieś tam żabki, rybki, już nie pamiętam co to tam było. No oczywiście projekt odpadł, a rudera chyba niszczy je do dzisiaj. Chyba, że coś tam innego wymyślono, natomiast, czyli system informacyjny, a tutaj nagle dotykamy kwestii środowiskowej, zgody RDOŚ-u, RDOŚ nie wydał. Już o projekcie, którym przerabiali serwerownię i ta serwerownia była ulokowana w budynku typu Lipsk i napisali, że będą usuwali azbest, to jest puszczę zasłony milczenia. Tak jest, budynek azbestowy. Wykonalność operacyjna, organizacyjna. Tutaj jest teoretycznie najłatwiej, ponieważ idzie nam z pomocą niezastąpiona biblioteka ITIL, która mówi o teście PISIS.
nie wiem, czy należy to tłumaczyć, czy nie tłumaczyć, jest ze względu na szkołą, że to pan, który uczył mnie, który powiedział w teście PIECES, no bo to są tak naprawdę pierwsze litery tego, żeby zbadać, na ile to jest rzeczywiście utrzymane, czy mamy pewne informacje, co nam jest potrzebne, żeby uzyskać odpowiednią wykonalność. No i właśnie ta wykonalność planowa, ja mówię, że oryginalnie to jest schedule feasibility, natomiast mówię tak na dobrą sprawę, jak przyszła definicja, to mówimy o tym tak na dobrą sprawę, mówimy tutaj o tak naprawdę wykonalności pod względem zaplanowania i ryzyka, bo może być tak, że wszystko gra, natomiast ryzyko, z jakim się wiąże realizacja projektu, jest bardzo, bardzo duże, zwłaszcza na przykład, kiedy zbliżamy się, kiedy na przykład mamy do czynienia z projektem z tak zwaną sztywną datą końca, prawda? Wtedy jest zupełnie inne planowanie, ale wszyscy, którzy się tym zetknęli, to będzie sprawa, że do analizy ryzyka wszystko idzie od razu, jest albo wysokie, albo co najmniej średnie są te ryzyka, bo w tym momencie po prostu nie da się tego przepchnąć do przodu, mamy po prostu ścianę z pewnymi rzeczami. Są inne obszary wykonalności. Takim obszarem wykonalności, który się czasem analizuje, to jest wykonalność kulturowa. Tu nie chodzi o wykonalność, nazwijmy to, w środowisku wyznawców danej religii, chociaż też, no, ale w dużo mniejszym stopniu, ile raczej chodzi o uwarunkowania pewnej kultury organizacyjnej, pewnej kultury organizacyjnej. Bo może być wszystko spełnione, natomiast porwanie się przez pewną organizację na pewien projekt, czy może nawet o zgrozo program, bo i tak to bywa, to jest po prostu skok o tyczce bez tyczki. Okaże się, że no, nie mają pewnej kultury, nie wiedzą, nie potrafią, nie mają pewnej wiedzy, muszą się dopiero tego nauczyć. O tym też parę słów powiem. No i dochodzimy do przedsięwzięcia niewykonalnego. Mi się zdarzyło raz zrobić studium niewykonalności. Byliśmy to zupełnie świadomie. Nie chodziło o to, żeby zrobić krzywdę zamawiającemu. Zamawiający to przełknął. To nie był ten przypadek, że marszałek chciał być wybrany drugi raz. To był inny przypadek. Tam był po prostu zrobiony pewien błąd i oni potrzebowali, żeby uczciwie powiedzieć, czy za te pieniądze są w stanie to zrobić. Nie byli w stanie. Dzięki naszemu dokumentowi byli w stanie przełożyć pieniądze. Powstało drugie studium. System powstał, system działa. Jeżeli jest tak, to trzeba się zastanowić, czy ono jest niewykonalne dlatego, że nie przechodzi testu TELO, bo tak może być, jeżeli tak, to w jakim aspekcie. A może badanie wykonalności trzeba odroczyć, tak jak w tym przypadku, o którym mówiłem, do zmiany pewnych uwarunkowań, czyli mówiąc brutalnie, tam trzeba było dosypać trochę pieniędzy, żeby po prostu można było analizę finansową domknąć. A może jest tak, że projekt wymaga tak głębokiej redefinicji, że przekracza mandat, jaki dało nam zlecenie przygotowania projektu. Tak może być. My chcieliśmy budować tunel, okazuje się, że to jest skomplikowane, no to może zbudujemy kładkę, ale nie ma zgody na kładkę z różnych powodów. Tak? Może to jest już to miejsce, żeby sobie odpowiedzieć na takie małe pytanie, które zostało przez pana prezesa zadane na początku. Jeżeli nam wyjdzie, gdybyśmy nie robili studium wykonalności, czyli nie podejmowali takich aktywności, żeby się nad tym pochylić, a zaczęli realizować jakieś przedsięwzięcie, to na przykład nie wyszłoby nam studium niewykonalności, czyli popełnilibyśmy, mówiąc kolokwialnie, głupią inwestycję. Tak, głupią inwestycję. To może to trochę jest taka odpowiedź na to postawione wcześniej pytanie. I pewnie jeszcze kilka będzie takich odpowiedzi. Wsparcie oczywiście, żeby zrobić studium wykonalności, żeby pokazać, że coś jest wykonalne na siłę, to jest pewna uczciwość zawodowa, no nakazuje, że na przykład pomysł jest dobry, ale na przykład wymaga dużo większych pieniędzy, niż założyliście. To znaczy, pole, w jakim się poruszamy, ten lejek jest na tyle wąski, że nic z niego nie wypadnie, bo na przykład można pewne rzeczy zrobić, ale jeżeli ktoś powie, że muszę to zrobić za 5 zł, no to może być kłopotliwe. Pytanie, czy można zaproponować pewien algorytm badania wykonalności? Moim zdaniem tak. To jest trochę moja autorska projekcja, ale mówię na podstawie kilku książek. Podstawą jest to, że analizujemy stan obecny, to co jest. Pojęcie jest szerokie, natomiast generalnie chodzi o to, że mamy pewien stan obecny, z którym wiążą się pewne problemy. Nie jest to stan doskonałości, nie jest to stan samozadowolenia, nie leżymy w hamaku, nie jesteśmy zadowoleni, coś nas gniecie, jest jakaś potrzeba. Może być to potrzeba wewnętrzna, może to być potrzeba zewnętrzna. Także myśmy w jakiejś z Piotrem Gronczewskim dyskutowali, że
Wszędzie się pojawiają te nieczęste problemy, ale tak na dobrą sprawę to są te project issue, czyli zagadnienia projektowe. Mamy jakieś zagadnienie, trzeba coś zrobić. To nie musi być problem, tylko na przykład musi być pomożeć potrzeba. Musimy zaimplementować tą kierowską dyrektywę o czymś tam. W związku z tym mamy pewien stan, który wytrąci nas ze stanu obecnego. W rezultacie musi nastąpić pewne przejście do stanu docelowego, który powinniśmy potrafić opisać. A jeżeli tak, to określić, jakie mamy cele do osiągnięcia. I no, na razie jest prosto, na razie to tak trochę pachnie zarządzaniem zmianą, prawda? I de facto studium wykonalności to jakby tak pasować w plan zarządzania zmiany, to myślę, że nie byłoby większych problemów. No i to wszystko się dzieje oczywiście w pewnym otoczeniu, w otoczeniu strategicznym, ale są tam różni interesariusze, różni, zresztą powiem o tym pewną anegdotkę, ale za chwileczkę. No i mamy różne warianty, którymi możemy teoretycznie przejść ze stanu obecnego do celowego. No, są takie warianty, które nam się wydają, że nimi przejdziemy, a idziemy w krzaki. Możemy pewien wariant pójść drogą okrężoną, ale mamy pewien wariant, który jest obecny. Tą maszynką, którą to przepuszczamy, to jest właśnie analiza wykonalności, w cudzysłowie TELOS. Oczywiście możemy rozszerzyć ten zakres, możemy go trochę zmodyfikować. Jeżeli któryś wariant przechodzi, próbujemy go, wiesz, jakby przejście z tego telosu, bo z ostatniej litery telosu, próbujemy go zaplanować, oceniać ryzyko i w tym momencie mamy możliwość zbadania tej wykonalności. A co jest wynikiem tej analizy wykonalności? No właśnie się przyjął, że to nieszczęsne studium, natomiast praktyka jest taka, że są jakby takie trzy grupy takich dokumentów. Takim najbardziej ogólnym jest coś, co się nazywa studium możliwości, taki opportunity study. To jest taki dokument, który zatrzymuje się niejako na etapie identyfikacji jakościowej pomysłu, czyli tak na dobrą stronę bada, czy w ogóle jesteśmy w stanie w jakiś sposób przejść do tego stanu docelowego, dobre, i czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób tutaj pójść dalej, czyli jakąś opinię na temat dalszych prac nad pomysłem. Jest takie stowarzyszenie Międzynarodowe Szacowania Kosztów, które jest jakąś tam odłamem Międzynarodowego Stowarzyszenia Księgowych, żeby było ciekawiej. I ono mówi, że przy takim studium możliwości, no to szacowanie w dół to jest tak minus 50%, ale w górę 100%. Dlaczego to jest nierówno? To myślę, że Państwo się domyślacie. Lepiej jest przestrzelić w górę w przypadku szacowania pewnych rzeczy niż nie doszacować, prawda? Tych, którzy nie doszacowują, no są bardziej mocno tępieni. Kiedy to się pojawia? To się pojawia w bardzo dużych przedsięwzięciach, takich jak właśnie portfel, o którym powiem, albo na przykład w takich bardzo dużych przedsięwzięciach z sektora górniczego i hutniczego. Kiedy KGHM robił tą inwestycję w Sierra Gorda, zaczęli od studium możliwości. Studium możliwości zbadało ileś pól, gdzie ta ruda miedzi wychodzi tam pod pustynię i namierzyli, które z nich są wartościowe do dalszej analizy. To znaczy, że zdjęcie tego piachu to nie jest powiedzmy 100 metrów, tylko na przykład 10 albo 5. Rozmawiałem z gościem z KGHM właśnie na temat tego, jak mi dostarczył materiały. Tam to jest normalne zaczynać od studium możliwości. To są tak potężne pieniądze, bo następnym etapem jest takie studium wstępne, kiedy nazywane prefeasibility. Takie studia wstępne spotyka się na przykład w programach, kiedy Anglicy robili olimpiadę w Londynie. Robili to jako program, tak, i zarządzany zgodnie z MSP. Zaczęli tak na dobrą sprawę od takiego prefeasibility study, które, proszę Państwa, ono liczyło, nie chcę kłamać, około 500 stron. I ono tak naprawdę identyfikowało ileś wariantów realizacji i identyfikowało projekty, które będą dopiero zapuszczane. Tam było zidentyfikowanych chyba 70 różnych projektów, różnej wielkości. Niektóre były bardzo nieduże, a niektóre takie jak budowa nowego stadionu. I od tego zaczynamy. Tutaj troszeczkę już koszt jest mniejszy, natomiast no jakby koszt takiego opracowania jest większy, dlatego że mamy większą kwestię. No i to, co teoretycznie znamy najczęściej, czyli takie klasyczne studium wykonalności, które tak na dobrą sprawę musi powiedzieć, tak, idziemy w tą inwestycję, może inaczej, warto iść w tą inwestycję, nie, w tą inwestycję nie warto, bo to jest właśnie niewykonalność. Czy trzeba to robić po kolei? Najczęściej w małych projektach startuje się tutaj, natomiast jeżeli zaczyna się to duże, to opłaca się, na przykład w przypadku programów, zacząć od takiego wstępnego studium, żeby wyselekcjonować
warianty. Ja tutaj pozwoliłem sobie tak kolorkami pokazać, jakie są różnice. Trochę przyznaję uczciwie na podstawie tego, co dostałem z KGHM, jak to wyglądają szczegółowości tych studiów górniczo-hutniczych i na co są położone naciski. Ale to się stosuje także w innych dziedzinach. Także jak widzimy, o ile największy nacisk w przypadku tego studium możliwości jest położony taką drogą sprawę na szczegółową analizę stanu obecnego i przejścia do stanu celowego, to studium wstępne to jest tak naprawdę bardzo rozbudowana analiza wariantu, która tak na dobrą sprawę pokazuje, jakimi ścieżkami pójść, a studium właściwe mówi, no to idziemy w tym kierunku. No to skąd się to wzięło, dlaczego tak głównie się zakochała w studium wykonalności? No, z wielu powodów, ale tak naprawdę trzeba sobie szczerze powiedzieć, że są to trzy. Pierwsze, no przypomnijmy sobie tam kilka slajdów temu, ten taki kółko z tym cyklem. No to jest pewien dokument, który podsumowuje proces decyzyjny, które pozwalają powiedzieć, czy warto pieniądze włożyć w to przedsięwzięcie, czy nie warto włożyć. Co więcej, robią to w pewien sposób planowy. Po drugie, jest to pewien dokument referencyjny, czym się niektórzy z Państwa, którzy mieli potem do czynienia, zetknęli, kiedy na przykład instytucja zarządzająca albo pośrednicząca pisze takie, no jak bardzo Wasze wskaźniki odbiegają, dlaczego nie osiągnęliście tego sukcesu, to jest źle, tutaj, będziecie siedzieć. Czyli jest to taki dokument, zgodnie z którym jest to, my badamy odchylenie tego, co zaplanowaliśmy, od tego zrobimy. Ale jest trzecia rola. Ja to nazwałem dokumentem odniesienia, można powiedzieć, no to jest samo, referencyjne odniesienie to jest to samo. Nie wiedziałem dobrze, jak to nazwać, natomiast mi chodzi o taki aspekt długofalowy. Taki, że jak zamknięty jest okres programowania, wszystko jest rozliczone, komisja wyśle do Ministerstwa Rozwoju skwitowanie, co nastąpi w okolicach lutego, bo potem będą jeszcze tylko te projekty, które tam się kończy z własnych pieniędzy i wtedy pojawiają się najczęściej tacy państwo, dobrze mówiący po polsku, to są częściej Polacy. Mówią, tak jest, dzień dobry, jestem z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Gorzej, jeżeli temu panu albo pani towarzyszy ktoś, który daje taką wizytówkę z czterema literkami OLAF. A czasem się też zdarzają, no i wtedy jest właśnie i dokumentem, i pierwszym ich zdaniem po dzień dobry, cieszę się, że dbam, to proszę pokazać mi studium wykonalności, ale ostatnie studium wykonalności, które, bo tam mieliście zmiany, na przykład o cholera, myśmy nigdy nie zmieniali studium, a wskaźniki wyszły zupełnie inne, no i wtedy jest już taka bardziej szczegółowa rozmowa. Zresztą ze studium jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, ponieważ komisja wymaga studium, natomiast definiuje tą wymagalność w sposób dość pokrętny. Generalnie nie narzuca formalnie jakiegokolwiek wzorcowego kształtu, ani szczegółowego zakresu każdego z studium wykonalności, ale zwłaszcza to w tym okresie programowania jest wprost poprzez tak zwane rozporządzenia wykonawcze wpisane, że komisja jest bezpośrednio włączona w ocenę tak zwanych dużych projektów. To są projekty z największym przybliżeniem, które przekraczają 50 milionów euro w całości. Szczegółową procedurę oceny tych projektów opisują takie właśnie rozporządzenia delegowane. To jest taka nowa forma prawna, generalnie odpowiednik naszych rozporządzeń. Tak, ale generalnie opisuje, co komisja bada, co trzeba tam przynieść i generalnie w taki sposób pośrednio jest określany zakres wniosku i feasibility study, które musi być. Są opisane dosłownie poszczególne rozdziały, co one mają zawierać, co tam ma być, jak to ma wyglądać. No i opisane także jest uczciwie, kto to będzie oceniał, w jaki sposób, jaka jest możliwość odwołania itd. Komisja poszła jeszcze dalej. Otóż przygotowała taki poradnik do szczegółowej analizy kosztów i korzyści, czyli do tego aspektu ekonomicznego, ale on także mówi o innych aspektach. On ma bardzo fajną nazwę po angielsku, CBA Guide. Ale myślę, że Państwo CBA go znają, on jest przetłumaczony na polski. I tam już zaczynają pojawiać się takie pewne stwierdzenia, że to jest ten guide, wedle którego kraje powinny też te national studies, też national projects też tam patrzeć w jakiś sposób. I tak jest w przypadku właśnie naszego MIR-u, który przygotował szczegółowe wytyczne dla projektów inwestycyjnych, który powołuje się na te rozporządzenia. No to tak. No, natomiast tam jest ciągle napisany MIR, marzec 2015 i tam kilka dni. Tak jest. No może jutro już pewnie będzie. Już chyba dzisiaj uchwała o dziełach jest.
Ale rozporządzenie delegujące, bo w tej chwili wszystkie urzędy stoją tak, ponieważ nie wiadomo, czy istnieje. Ponieważ wszyscy czekają, aż kolega Dymitek udostępni. Zawsze to wniosek, że jest niewykonalny, to niech szczerze powie, proszę, a nie tam kombinuje. Także, proszę Państwa, to jest, może to być śmieszne, natomiast to jest tak, jak właśnie taki lex telex komisyjny wpływa na pewne rzeczy. W tych rozporządzeniach wykonawczych, znaczy podział na te cztery części to jest mój, uczciwie mówiąc, natomiast tam są określone rzeczy, które mówi się o czterech takich rozdziałach, natomiast te nazwy są moje, tak to powiedzmy i jak to wygląda. Już komisja generalnie mówi, że ten dokument jest do dużego, a no, kraje powinny tak mieć to z tyłu głowy, jak to powinno wyglądać, to są cztery części. Pierwsza część, nazwałem ją diagnostyczną, to jest generalnie opis dlaczego, powodów realizacji tego przedsięwzięcia, dlaczego tak, a nie inaczej to chcemy zrobić. Tutaj pojawiają się tak właśnie analiza otoczenia, tutaj się robi analiza interesariuszy, które są czasem bardzo ciekawe kwestie. Druga część to jest tak naprawdę koncepcja, co chcemy zrobić, w jaki sposób, jakie cele, jakie rezultaty, w jaki sposób chcemy przejść do tego stanu docelowego. Trzecia część, nazwałem ją analityczną, de facto to jest telos. Znaczy komisja domaga się po prostu podsumowania wyników analizy, natomiast co do szczegółowości milczy. No i trzecia, ostatnia część to jest po prostu plan realizacji przedsięwzięcia. To są takie cztery części, które studium powinno zawierać. To jest już trochę moja licencja poetyka, bo opisy oparłem się na standardowym opisie, co powinno być właśnie z rozporządzeniem unijnym w dużym projekcie i jakie elementy. No to jest nic innego jak diagram struktury produktów Made by Prince. Tu występują dwa obiekty zewnętrzne, o których powiem więcej za chwileczkę. Ale to tak naprawdę to jest to. To jest właśnie, proszę Państwa, to jest oka autorskie, ale to tak naprawdę dzięki kolegom i koleżankom, z którymi tworzyliśmy, wypracowaliśmy wspólnie pewien mechanizm funkcjonowania, w jakiej kolejności pewne elementy trzeba zrobić. To, proszę Państwa, tylko to jest pewne przybliżenie. To nie jest jednokierunkowe. Praktycznie cały czas cofamy się do tyłu, bo się nagle okazuje, że na przykład ta logika interwencji nam się sypnęła, że to tak na dobrą sprawę nie wpisujemy się w to, z tego trzeba się cofnąć, trzeba zrobić. Natomiast chodziło mi o to, żeby pokazać, że to nie jest taka prosta ścieżka. Pewne elementy, pewne dane, które wychodzą z jednego procesu, trafiają do drugiego i tak na końcu robimy coś, co jest stawiane najczęściej na początku studium, czyli streszczenie. Natomiast praktyka pisania streszczenia, zaczynania pisania studium od streszczenia jest i to tak widać jest w przypadku studium, że streszczenie jest na trochę inny temat, a potem widać, jak się ten temat im tam rozwija i streszczenie jest zupełnie już w pewnym momencie o czymś innym i tak trochę nie za bardzo pasuje. Stara zasada, streszczenie pisz na końcu. Trochę powiem więcej o niektórych tych, tylko kilka. No właśnie, mamy do czynienia z dwoma informacjami zewnętrznymi. Jedna jest dość naturalna. No jest jakaś potrzeba realizacji przedsięwzięcia, bez tego zaczynamy to robić i zaczynamy to działać. Jeżeli to jest studium takie klasyczne, projektowe, to jest nic innego jak zlecenie realizacji projektu. Jeżeli to jest takie duże studium dotyczące programu, to jest zlecenie opracowania programu. Czyli musi być ten booster, któryśmy mogli studium robić. Natomiast mogą się pojawić pewne elementy dodatkowe, które nazwałem pomysłami, czyli na przykład istniejące rozwiązania, istniejące pomysły na przejście ze stanu obecnego do docelowego. One nie muszą być złe, ale nie muszą być tej dobre. Może się okazać, że zbudowanie kładki nad taką szeroką rzeką no jest raczej mało wykonalne, ale od tego zaczynamy. Może trzeba właśnie zbudować most. To jest pewna wstępna idea rozwiązania problemu stanu aktualnego, ile istniała. W przypadku programów, no to jeżeli mówimy o programie wyłaniających się, to są te projekty, w których myślimy, żeby je włączyć. Nie musi występować. To musi. Musi być potrzeba realizacji. Studium bez potrzeby, podanej w jakimś celu, to nie jest studium. To jest po prostu jakaś tam analiza, nie wiadomo jak. Analiza stanu aktualnego to tak na dobrą sprawę, jej rezultatem są zidentyfikowane problemy. Tutaj jest pewna taka prawda, którą napisałem na niebiesko, wszystkim, którzy pisali, że granik jest oczywisty, natomiast dla klientów nie za bardzo. Żadne przedsięwzięcie nie rozwiąże wszystkich problemów beneficjenta. Nawet jeżeli on ma świadomość, że to jest ograniczone, no ale panie Darku, no jak to tak może być? No, dlaczego zapominacie o tej gminie naszej tutaj? No to tak jest, no, niezbędna jest selekcja. Chociażby z tego powodu, że logika interwencji jest taka, nie inaczej przez komisję pomyślana, że po prostu nie da się pójść szeroko od szkolenia do budowy kanału transoceanicznego.
Stan docelowy raczej nie budzi wątpliwości, tylko czasem są to takie opisy, które no mają, można odmienić, że to są takie bardzo chciejskie opisy. Natomiast zresztą w tych rozporządzeniach komisja mówi jakby o takich trzech poziomach tych celów. Po pierwsze, może zacznę od tyłu, cel produktu, czyli powstają konkretne rzeczy, mosty, systemy, to jest najłatwiej mierzalny, system informacyjny, sztuk jedna. Gorzej się z rezultatem, ale to chodzi o te korzyści bezpośrednie, czyli na przykład realizujemy coś, funkcjonuje coś, możemy elektronicznie obsługiwać jakieś procesy, ale najgorzej jest z oddziaływaniem, czyli z długotrwałymi korzyściami, takimi długofalowymi. Z tym jest najgorzej, tutaj są najbardziej takie rozwlekłe opisy. Najciekawiej jest w projektach innowacyjnych. To proszę Państwa, całym szacunkiem oceniam wiele projektów, naprawdę niektóre pomysły to były naprawdę bardzo fajne i z przyjemnością stawiałem wysoko, ale opisy tak długoterminowego oddziaływania to niekiedy naprawdę to chyba ktoś mocno, jakiś mocno humanistyczny pisał, powiem szczerze. No i dochodzimy do otoczenia pierwszego i dalszego, które są notorycznie mylone. Wydaje się też oczywiste, otoczenie dalsze, no to strategiczne, czy oddziaływanie, zmiany klimatyczne, Chińczycy rosną w siłę, państwo islamskie, czyli takie jakieś wpływy, takie delikatne, a interesariusze to są ci, którzy albo mówią, że ten projekt na nich oddziaływuje, albo chcą się do niego wkręcić, albo ich naprawdę na nich oddziaływuje, albo chcą nam pomóc, albo chcą nam podstawić nogę. Natomiast mylenie jest bardzo często dla pewnego województwa, tego województwa, no to już powiem, robiłem kiedyś szkolenie właśnie z analizy otoczenia, no i prosiłem o podanie takich przykładów otoczenia dalszego i bliższego, no i pewna pani mi mówi, otoczenie dalsze, no tam klimaty, tam wpływy takie, jedna pani mówi marszałek województwa. No, marszałek jest istotnym interesariuszem, ale on jest taki namacalny. Pan nie zna naszego marszałka. Proszę Państwa, ujmę to tak, miałem okazję poznać, ale nie powiedziałbym, że jest to otoczenie strategiczne, ale chyba się gdzieś tutaj na granicy, no tak. No ciężko było. To jest taki rozdział identyfikacji projektu, który zawsze występuje po streszczeniu, natomiast praktyka jest taka, że jesteśmy sensownie w stanie zidentyfikować projekt, kiedy zrobimy analizę otoczenia, kiedy znajdziemy, opiszemy stan obecny, stan docelowy, zidentyfikujemy cele, wiemy, co chcemy zrobić. Ja nie mówię jeszcze w jakim wariancie, tylko w tym momencie jesteśmy w stanie się to sensownie opisać. Natomiast często zaczyna się identyfikację przedsięwzięcia od tego pisać. I potem, jeżeli to jest solidnie robione studium, najczęściej trzeba wrócić, cholera jasna, muszę to przerobić. Tutaj siedzą koledzy, którzy wiedzą, o czym mówię, musieliśmy przerabiać te identyfikacje, bo się okazało, że cele musimy obciąć w pewnym momencie. Także dobrze zidentyfikować przedsięwzięcie możemy w pewnym momencie. No dochodzimy do właśnie możliwych wariantów. Do tej pory to było, wydawało się taką trochę sztuką dla sztuki, ale nie do końca. Otóż komisja teraz mówi, że ona chce po prostu mieć pewne odniesienie. I napisała właśnie w tych rozporządzeniach, co ona przez to rozumie. Znaczy generalnie jako wariant odniesienia to ona widzi taki wariant bezinwestycyjny, który tak ładnie nazywa po polsku BAO, Business as Usual. Czyli pracować jak zwykle. Tylko, że nie zawsze taki wariant BAO da się zrobić, bo jeżeli ma wejść nowe prawo i na przykład wiąże się to z budową nowego systemu, no to jak wariant bezinwestycyjny, prawda? Nie istnieje wariant. Nie istnieje. Natomiast wtedy można mówić o wariancie minimum, czyli jakaś inwestycja w jakimś niezbędnym zakresie. Dorobimy dwa formularze, na przykład tam we pułapie będzie chodziło, będzie fajnie. Dokładnie. Ustawy o informacji publicznej. No takie coś takiego. Natomiast ona generalnie mówi, że trzeba mieć ten wariant odniesienia, żeby można było ocenić, pokazać, że rzeczywiście ta nasza inwestycja to nie tak, tylko że naprawdę po prostu to się w odróżnieniu od BAO i wariantu minimum opłaca. W bardzo dużych projektach oni każą zrobić i to i wtedy jest trochę kłopot z wariantem minimum, no ale generalnie da się to zrobić. Analiza instytucjonalna, prawna i to jest uczciwie mówiąc dla naszej branży chyba jeden z większych problemów. Nie, proszę Państwa, nie analiza ekonomiczna. To jesteśmy w stanie bardzo pięknie liczyć, naprawdę bez problemu, wszystkie te NPV, ILR-y, cudownie, naprawdę. Natomiast to jest pewien problem, dlatego że to nie jest takie zagadnienie proste, jednoznaczne. Można mówić o takich trzech aspektach.
wie, że to jest wykonalność instytucjonalna. Czy ten beneficjent posiada możliwość, zdolność do realizacji, czyli do wdrożenia tego projektu. Czyli na przykład ma służby, które zaprojektują, ma tych, którzy to zrobią. To jeszcze jest namacalne. Trochę gorzej jest wykonalnością prawną, ale no generalnie, czy to nie wymaga, to także mówimy o pewnym stanie prawnym wewnętrznym. Tam trzeba czy regulaminy zmienić, a może tym ludziom trzeba zmienić regulamin premiowania, żeby dać im po 5 zł więcej, żeby lepiej zapychali. To wcale to czasem są najmniej trywialne rzeczy. Natomiast kłopot jest, proszę Państwa, z trwałością. Legendarna trwałość, legendarne 5 lat, a teraz jeszcze komisja dodała ograniczenia, że nawet chyba 10 lat nie można wywieźć poza terytorium Unii Europejskiej, czyli nie można po 5 latach tam dać Chińczykom albo Arabom, żeby zaeksploatować się Hindusom. Tak jest. Natomiast generalnie chodzi o utrzymanie rezultatów i zapewnienie ich po prostu funkcjonowania, a nie to, że to się wszystko rozpadnie. Problem wynika z tego, że w przypadku administracji generalnie jest tak, że beneficjent, czyli ten, który bierze pieniądze, to nie musi być operatorem. Jeżeli jest operatorem, no to jakoś to tam wygląda, te pieniądze tam jakoś znajdzie i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś inny ma to potem utrzymywać, zaczynają się no czasem nawet dość takie gorszące sceny walki o klucz. W analizie finansowej, ekonomicznej mówiłem, aspekt finansowy to jest ten, czy to się fizycznie opłaci. W przypadku projektów komercyjnych tak, to jest aspekt wiodący, natomiast w przypadku projektów non-profit najczęściej analiza ekonomiczno-finansowa pokazuje się, że projekt totalnie nie opłaca. No chyba, że mówię, zrobimy tak, że za tunel będziemy pobierać pieniądze za most albo na przykład za skorzystanie z systemu informacyjnego 5 groszy za sekundę skorzystania. Tak, ale pożyczenie społeczne kompensujemy, to wiesz. Tak, no tam są te zasady, tam ten VAT jest po tej samej stronie. No i proszę Państwa, ryzyko, które budzi szereg wątpliwości, powiedzmy sobie, już realizacyjnych. Zmiana kierownictwa to pierwsze. Tak jest. Czy to jest szansa, czy to jest zagrożenie? To znaczy, proszę Państwa, już pomijając inne aspekty, najzabawniejsze jest to, że istnieje jakaś taka niemożebna tendencja do tego, że znaczy jak już ktoś załapie, że ryzyko to nie tylko są zagrożenia, ale mogą być szanse, to czasem są dość karkołomne pomysły na wykorzystanie. No i kiedyś pamiętam, oceniałem ten projekt innowacyjny, nawet bardzo innowacyjny, ale nie z tej uczelni, nie z mojej uczelni macierzystej, tylko gdzieś z południa Polski. I kurczę, tam wyszło takie jedno nieduże ryzyko, coś tam, zmiana rektora czy coś. Co to jest, a projekt naprawdę taki mocno, już na oko ryzykowy. Wchodzili w takie nowe technologie, w jakieś algorytmy, badania, tam studentów było co niemiara zatrudnionych. Mówię, no już na ryzyko aż pachnie. No więc napisałem, że po prostu dla mnie projekt ma źle zrobione na tyle. Oni się zbudzili, napisali szczegółowe wyjaśnienie. No i co było w tym wyjaśnieniu? Otóż oni byli na jakimś kursie, się okazało, ci tam. No i powiedzieli, że są szanse i zagrożenia. Tego im nie powiedziano, ale sobie koncypowali, że jak szanse, te plus i minus, to się może znieść. No bez tego, na przykład ryzyko, tak to było napisane, ryzyko na przykład, że jak to było, aha, że na przykład no niedostateczne płace personelu, no to sobie zrekompensowali oszczędnościami zamówienia. Czy ja powiem szczerze, kanclerz, który by poszedł na taki układ, no to myślę, że już powinien zadzwonić na ulicę Cipagi 7, zapytać o jakąś wygodną cel, nie? No ale no tak oni sobie zrekompensowali, było jeszcze więcej takich ciekawych kompensat, natomiast no, to była taka najbardziej widoczna. Także z tym się wiąże szereg problemów. A jak to jest z wykonalnością w różnych przedsięwzięciach? Oczywiście można powiedzieć, że ja to tak się trzymam tego ładu, ja nie wiem, to teraz się Axelos chyba nazywa, prawda? Czyli tutaj Prince, MSP, MO, ale generalnie to najłatwiej widać. No więc projekt, no to wszyscy wiemy, on tworzy pewne konkretne produkty, które czemuś mają zaspokoić. Tu się koncentrujemy na zarządzaniu zespołem, dostarczaniu produktów. Program, no to już jest coś więcej, on tworzy pewne korzyści. Tam już zarządzamy szeregiem projektów, zarządzamy działalnością organizacyjną. Tutaj tak naprawdę już musimy koordynować, tam się pojawiają ryzyka takie cross-projektowe. A portfel jest, no już jest to pewna wysoka skala abstrakcji, ale generalnie tworzy pewną wartość dla organizacji. Bo tu jest pytanie, czy z punktu widzenia metodycznego olimpiada w Londynie to był bardziej portfel czy program, oni twierdzą, że program, ale
No to jest pewna już filozofia. Natomiast jest tak, że jak się wpisują w studium wykonalności te procesy. Najłatwiej jest projektem. Najłatwiej to namierzyć. Jeżeli tutaj z prawej strony to są pewne zagadnienia algorytmu badania wykonalności, a to jest, proszę Państwa, są elementy z podręcznika 502, wydanego po polsku. No więc, zresztą to wszyscy piszą. Studium wykonalności w przypadku projektu to jest nic innego jak inicjalne, podkreślam, uzasadnienie biznesowe. Wiemy, że uzasadnienie biznesowe ono żyje, potem się zmienia. Właśnie dlatego Państwo z ETO pytają o to ostatnie, bo powiedzmy o jakiejś tam zmianie projektu. Tu jest najprościej. Z programem jest troszeczkę trudniej, ale też, jeżeli popatrzymy na MSP, to się okazuje, że zakres wstępnego studium wykonalności, czyli pre-feasibility study, to jest nic innego jak to, co się nazywa założenia programu, czyli program BLIF. Bo tam tak naprawdę oceniamy, jakimi wariantami idziemy, jakie projekty odpalamy, w którą stronę idziemy. Najgorzej jest z portfelem, ale tam to tak na dobrą sprawę, bo tam on jest taki trochę enigmatyczny, ale tutaj pasuje studium możliwości. Kiedy w ogóle mówimy, czy warto w ogóle się zainteresować tym obszarem, czy na tej pustyni to będą takie miejsca, gdzie tylko zdejmiemy 10 metrów piachu i dokopiemy się do... Można słowo... Tak. Bo ja się z tobą nie zgadzam, bo rozmawiam o tym parę godzin już na tym. No tak. Nie zgadzam się w kontekście portfela i programu. Jeszcze brakuje czegoś, wiem, że to trochę ekstremalnie brzmi w stosunku do administracji, bo jednak te unijne są do administracji. Administracja zatrzymała się na gdzieś tam na górze jeszcze powinno być taki mała rzecz, strategia jeszcze tej organizacji, z której powinno się gdzieś tam spływać w dół jakieś. Dobra. Moim zdaniem program, portfel, projekt, ale to musi rozumieć. Znaczy administracja, mówię co czwartym projektem, moim zdaniem większość, bo to unijne, to jakoś ten prince po polsku tam stosuje. Ale mamy resort ministra finansów, czy nie wiem, to do rozwoju może to pójdzie. Gdzie mamy programy układane. Trzeba by tak, zapytać, gdzie co pójdzie, ale to jeszcze nie wiem. Natomiast niektórzy mówią, że robią programy, niektórzy próbują to robić, inni się uczą, inni mówią, że robią, natomiast portfel to jeszcze jest... Na pewno gdzieś tam jest jeszcze, przynajmniej fajnie by było, jakby była jakaś strategia trochę dłuższa, długoterminowa, bo z niego też spłynie jakieś uzasadnienie biznesowe. Zgadza się. Natomiast to, co ja chcę powiedzieć, bo jest bardzo charakterystyczny przepływ pracy w studium i o nim się bardzo często zapomina i to prowadzi do bardzo wielu problemów. Jak się rozpoczyna pracę, to mamy pracę nie tylko, że zaczynamy jakieś badanie, ustalamy pewne wymagania dla pracy analiz, ale także zaczynamy redakcję. Na przykład ustalamy jednolity format, w którym wszyscy będą nam przysyłali wstawy. Proszę Państwa, najwięcej czasu pamiętam, jak robiliśmy studium Polski Wschodniej, to zajmowało nam redagowanie tego, bo paru gości przysyłało w innych formatach ważne dokumenty. Doredagowywanie tego to zajmowało po prostu ogromny ilość czasu, ale jak już robiliśmy drugą wersję, to już mieliśmy jednolity format, wszyscy jechali z jednym formatem i scalanie trwało po prostu 2-3 minuty. Także tak było. Potem zaczynamy pracę nad częścią diagnostyczną, ale cały czas już zacząłem przygotować założenia do prac koncepcyjnych. To wychodzi nam z tego. Cały czas redagujemy. Pracujemy, teraz już robimy koncepcję, już ustalamy założenie do telosu, ale sprawdzamy, właśnie dlatego mówię, że trzeba się do sensu cofnąć, czy przypadkiem te analizy to nam się nie rozjechało, czy myśmy nie badali wsi, a nam wychodzi, że robimy projekt w mieście. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale czasem się tak zdarza. Może nie aż tak radykalnie, ale się zdarza. Dalej jedziemy, tu znowu przygotowujemy, tu pracujemy i sprawdzamy. Proszę Państwa, te czynności redakcyjne sprawdzające zajmują coraz więcej czasu, natomiast na samym końcu to są prace redakcyjne. To jest składanie w całość, pisanie, kombinowanie, czy to się składa, czy te rozdziały pasują, a potem się okazuje, że na przykład ktoś zapomniał włożyć jednego rozdziału do studium. To jest taka stara zasada, ale najlepszy, najciekawszy projekt, który odpada z przyczyn formalnych, nie istnieje. Właśnie dlatego mówię, że modelem organizacji prac na studium, który przećwiczyliśmy, jest taki, że jest kierownik projektu i są różni specjaliści. To najczęściej występujący wymieniłem, ale ma takiego kogoś, kto jest redaktor, który pilnuje, żeby to wszystko się trzymało kupy, żeby to było na temat, żeby nie było tekstów typu, a tu to nie wiem, oceniałem takie studium, a tu to nie wiem. To tu. A tu to nie wiem, podpisał rektor, proszę Państwa. Szacun dla rektora. Na każdej stronie się podpisał, poparafował. I to widok chyba widział to, a to nie wiem, zasłonili. Przyznajmy się do niewiedzy, niczym. No właśnie. W środowisku naukowym. No i przykład projektu, bardzo ciekawego, który po prostu odpadł, dlatego że zapomnieli w projekcie rozdziału.
Zresztą się do tego przyznali, potem dosłali ten rozdział przy okazji odwołania, tylko no, to już było po ocenie się całość, a nie ocenia się to, że ktoś tam przysłał pewne uzupełnienie. Dlatego mówię, redaktor w dużych projektach on ma jakiś tam swój zespół, bo nie sobie ten redaktor zacznie po prostu parować, zacznie po prostu no, przekroczy temperaturę i padnie, że będzie go kończyć pomóc, że ktoś tam będzie sprawdzał, ktoś będzie wymuszał na tych ludzi, przesyłasz to do pojery, on pełni też rolę takiego karbowego, że tych, który tam siedzi do analizy finansową, tam upiększą, tam kolorki poprawi, żeby był tak czerwony, ładnie, przesyłaj do cholery, bo trzeba to dać, to właśnie jest taka osoba. Wstawienie takiej osoby jest użyteczne. Jakie mamy modele organizacji pracy na studium? Generalnie mamy takie trzy modele. Taki model wewnętrzny, znaczy, że sami piszemy studium, ma szereg zalet, bo panujemy nad wszystkim, ale niestety musimy mieć wiedzę czasem bardzo specjalistyczną. Nie zawsze to jest możliwe. Model zewnętrzny to znaczy taki, że zlecamy komuś, żeby napisał nam studium na zewnątrz, a my tak na dobrą sprawę odbieramy produkt. I model taki trochę pośredni, który nazywamy asystą, to znaczy proces redakcyjny odbywa się u beneficjenta, aczkolwiek redaktorem może być człowiek z asysty, natomiast kupuje się pewną wiedzę, kupuje się pewne doświadczenie, kupuje się pewne wsady. To jest model może najbardziej efektywny w sensie przejmowania wiedzy w obie strony, bo asysta też się uczy, ale jest bardzo trudny, dlatego że po prostu trzeba tak na dobrą sprawę pracować. Który model jest najlepszy? Zależy od sytuacji. Jeżeli robimy bardzo specjalistyczny projekt, to w tym momencie nie ma coś kombinować, model zewnętrzny, czy w przypadku taki, że jeszcze, czy model asysty. Jeżeli jest projekt niewielki, a mamy całą potężną bazę wiedzy, mamy ludzi, którzy w takie studia trzaskają, model wewnętrzny narzuca się sam. Nie ma modelu, który jest idealny, który jest najlepszy. Na koniec takie tylko stwierdzenie, bo zaczęło się ostatnio mówić o wykonalności projektów miękkich. No dobra, teraz coś tutaj powiedz Państwu, a tutaj Pan mówi, że wykonane to są projekty inwestycyjne. I tak jest, i tak być powinno. Natomiast zresztą to sama komisja zaczęła mówić o feasibility w przypadku projektów doradczych, szkoleniowych, jakichś zmian prawnych. Czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Moim zdaniem można o czymś takim mówić, tylko nie za bardzo o studium wykonalności, bo ono ma taki bardzo ściśle namacalny inwestycyjny cel. Natomiast tutaj przesuwają się nam pewne akcenty. W przypadku projektów inwestycyjnych to mamy przedsięwzięcie, w przypadku projektów miękkich mówimy o pewnym procesie, prawda? No bo to jest pewien budowa kapitału ludzkiego. Tu mniejszą rolę odgrywa technologia. No jaka technologia w projekcie doradczym, prawda? Jaka technologia w projekcie szkoleniowym? No projektor, no to mało co mówi. Natomiast tutaj zaczynają odgrywać rolę, coś co w bardzo szczególnych przypadkach można, to gdzieś tam się upycha w projekcie inwestycyjnym, czyli ta kultura organizacyjna. Projekty miękkie są bardzo wrażliwe na kwestie związane z kulturą organizacyjną. To jest to, co wywraca najbardziej pokrętnie. Mogę w tym momencie wtrącić? Znaczy, wydaje mi się, że bardzo zaniedbywana jest właśnie rola technologii w projektach miękkich. To powoduje, że myślimy cały czas, w szczególności administracja, w bardzo starym stylu. Jeżeli nie bierzemy pod uwagę na przykład technologii społecznościowych, to marnujemy wiele szans w edukacji. No tak. Również w edukacji ludzi dorosłych. Jeżeli teraz finansujemy dostęp do internetu dla tych zagrożonych wykluczeniem, to w zasadzie pieniądze są skierowane na naukę włączenia i wyłączenia komputera. Natomiast niekoniecznie na wartość dodane, co z tego wynika, tak? Nie, to jest co napisane. Życie technologii tutaj może być kluczowe dla osiągnięcia Ja mówię, to jest pewna moja hipoteza, to nie piszę o tym, natomiast mówię, że jakby trochę przesuwają się akcenty na proces, prawda? A w procesie kultura organizacyjna odgrywa rolę kluczową. Na koniec, tak już kończąc, dwa takie slajdy. Wiesz, że to jest coś, co nazywam refleksjami redaktora, bo studium to ci, którzy składali, to wiedzą, że to się redaguje, bo z tego jest po prostu redaktor. To są pewne takie rzeczy, ale jak Państwo dostaną tą prezentację, to może gdzieś to stanie Wam przed oczami, natomiast tak, żeby tak poprawić atmosferę. To są autentyczne wypowiedzi, które zetknąłem się podczas. Zresztą nie tylko ja, koledzy i koleżanki też podczas składania szeregu. Niektóre są po prostu bardzo niefortunne, bo ta taka głupawa, jeszcze nie mam zespołu projektowego, ale takiego coś robiliśmy, to akurat beneficjent
miał dużą kulturę robienia projektów, tylko jemu chodziło o to, że tak naprawdę te zasoby to dopiero będzie zwalniał do tego projektu, a nie to, że on tutaj w ogóle nie wie, o co chodzi. Tak samo w tym planie utrzymania, to on mówił, że tak naprawdę ludzie planowania posadzi do zespołu, no ale napisali tak, to są też powiedzieć często na piśmie. No to było właśnie, może się domyślić, o które województwo chodziło, to właśnie ten marszałek. No to właśnie wypowiedź tej dużej uczelni z południa Polski na to moje bajania o ryzykach, że proszę pana, panie kolego, bo przepraszam, no bo już doktor habilitowany, doktorant to panie kolego. Panie kolego, najlepszy nie o Eurofit nie odda innowacyjności naszego projektu. Koniec, kropka. No i takie różne wyrażenia, na przykład o opacznym rozumieniu metodyk zwinnych, albo na przykład planowania metodą łańcucha krytycznego. Tylko ci, którzy, to nie jest po pierwsze ten etap, a w przypadku łańcucha krytycznego, to ci, którzy jest tą metodą bardzo fajną, zresztą zatrudnieni, to będą na początku się robić ten wstępny harmonogram, którego dopiero te rezerwy czasowe się wydłubuje, prawda? Dopiero się to składa, przerabia, przesuwa, natomiast musi być jakiś wstępny harmonogram, żeby wiadomo, jaki mamy ten rezerwę, jaki mamy ten bufor całkowity, jaki mamy ten bufor lokalny. Bez zaplanowania nie ma. No a to właśnie bardzo był rozczarowany pan. Oryginalnie było, jak to, nie trzaśnijcie mi państwo studyjka w tydzień? Nie, na nie zrobicie, tylko trzaśnijcie. No i tym miłym akcentem kończę moją przydługą wypowiedź.